Lord Hood may have given you clearance, but it was my op and it's my interrogation. We only captured one. It's very delicate. Don't worry. I know what the aliens like. Cześć wszystkim, jesteście na kanale Wielkie Michalo i dzisiaj pomówimy sobie o sierżancie majorze Averym Juniorze Johnsonie, który jest jedną z bardziej wyrazistych postaci drugoplanowych w oryginalnej trylogii Halo. To weteran walk z Insurrekcją i wojny ludzi z Covenantami. Urodził się w Chicago, a do wojska zaciągnął się w wieku 19 lat. Naturalnym wrogiem UNSC była wtedy Insurrekcja, czyli grupy rebeliantów z zewnętrznych kolonii i to tam Avery zdobywał pierwsze blizny. Istotnym faktem z jego wczesnej kariery wojskowej jest jego udział w projekcie Orion, tajnej operacji mającej zapewnić ulepszenia dla ochotników, którą znano też jako Spartan 1. Oczywiście wszelkie dane na temat tego programu zostały zaklasyfikowane jako ściśle tajne przez sekcję 0 ONI. Suche fakty odnośnie jego przeszkolenia. Absolwent szkoły snajperów marynarki wojennej. Przeszkolony w obsłudze orbitalnych kapsuł desantowych. Spec CQB. W czasach walk z Insurrekcją najbardziej wpłynął na niego incydent z operacji Trebuch. Wraz z sierżantem sztabowym Burnem dowodzili dwoma oddziałami Marines w misji odbicia zakładników na kolonii Tribute. W kluczowym momencie Johnson miał zdjąć rebelianta przytrzymującego uprowadzone dziecko, jednak nie mając czystego strzału zawahał się, przez co doszło do szamotaniny zakładnika z jednym z porywaczy. Skutkiem tego napastnicy zdetonowali bombę, a w wybuchu zginęli podkomendni Johnsona i Burna oraz 38 cywili. Odtąd Burn będzie chował urazu do dawnego towarzysza. Obaj zostają wycofani z systemu, a później wysłani na Harvest. Avery w międzyczasie spędził pewien okres na ziemi, zapijając się i awanturując. Oficjalnie Johnson był na Harvest w celu szkolenia miejscowej milicji do walki z Insurrekcją, ale tak naprawdę zajmował się formowaniem specjalnego oddziału mającego skończyć z grupą porywającą fregaty w okolicy. Oczywiście plany szybko uległy zmianie, a Harvest okazało się najmniej szczęśliwym miejscem, w jakie mógł trafić Johnson. Kolonia była miejscem pierwszego kontaktu z przymierzem obcych. Avery był świadkiem pierwszych rozmów z przedstawicielami Brutów oraz brał udział w pierwszych walkach. Odegrał swoją rolę w operacji ewakuacji ludności Harvest. Z ciekawostek zdrowotnych. Avery Johnson cierpiał na syndrom Borena, którego nabawił się na Paris 4, gdy został wystawiony na promieniowanie pochodzące z plazmowych materiałów wybuchowych. Efektem ubocznym było uszkodzenie jego systemu nerwowego, co, jak się okazuje, uodporniło go na infekcję potopu. Brzmi niewiarygodnie? I powinno, bo ta wersja jest tylko przykrywką dla faktu, że odporność Johnsona jest efektem eksperymentów wykonanych w ramach programu Spartan 1. Pomijając kilka jego pomniejszych przygód między rokiem 2025 i upadkiem Reach, przechodzimy do służby Avery'ego na stacji Gamma na orbicie nad najważniejszą ludzką kolonią. Najwyraźniej nie tracąc swojego farta, znów trafia na wielką zadymę z udziałem obcych. Przytłaczające siły nieprzyjaciół zmusiły go do odwrotu, a tak się szczęśliwie złożyło, że ostatecznie wylądował na UNSC Pillar of Autumn, który zgodnie z protokołem Cola wykonał skok na przestrzenny w losowym kierunku. Wszyscy wiemy, co następuje później. Rozpoczyna się akcja Halo Combat Evolved. Johnson razem z całą załogą kapitana Kisa trafia na kosmiczny pierścień. Po zebraniu rozproszonych żołnierzy i ustabilizowaniu pszczółku, Avery bierze udział w misji zbadania ruin poprowadzonej przez kapitana Kisa. W podziemiach napotkali liczne ciała rozszarpanych elitarnych, których zaatakowała tajemnicza... A po co ja się staram? Mamy pierwsze oficjalne spotkanie z potopem. Johnson zostaje zmuszony do zastrzelenia kilku ze swoich ludzi, którzy nie mieli jego odporności. Na resztę historii słuch o nim zaginął, by na koniec gry w dodatkowej scenie zobaczyć go przerywającego walkę z elitarnym i ginącego w eksplozji rozsadzającej całe Halo. Oczywiście taka postać nie mogła zginąć w ten sposób, więc w książce Halo First Strike opisano jego ucieczkę w Pelikanie z wybuchającej instalacji i spotkanie ze statkiem Master Chiefa i Cortany. Jego dalszy udział w tamtych wydarzeniach był minimalny.
Po powrocie na Ziemię, Johnson wziął udział w ceremonii wręczenia odznaczeń, gdzie został awansowany na sierżanta majora. Później wybucha bitwa o Ziemię, rozpoczynają się walki w Nowej Mombasie, nasz bohater bierze udział w pościgu za prorokiem na kolejne halo, no i jesteśmy świadkami tych wszystkich wydarzeń, o których zdążyłem już opowiedzieć. Kres drogi Averego Johnsona prowadzi nas na Arkę, gdzie sierżant miał uruchomić niekompletny pierścień halo znajdujący się wciąż wewnątrz instalacji 00. To był moment, gdy cele ludzkości i monitora Free for Free Guilty Sparka były zbieżne. Wszystko się skończyło wraz z potencjalnym zniszczeniem Arki, gdy zdradziecka SE zwróciła się przeciwko bohaterom, raniąc śmiertelnie Johnsona. Spełniając jego ostatnią prośbę, send me out with a bang. Master Chief zostawia jego ciało w sterowni, podczas gdy nieskończony pierścień był rozrywany aktywacją. Jego nazwisko znalazło się pośród poległych upamiętnionych na pomniku Hillside.